trwamy w przygotowaniu do jutrzejszego święta, jakie będziemy przeżywać w naszej parafii. Dzień liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II, dzień naszego odpustu. Jan Paweł II to człowiek, który został przez Pana Boga wszechstronnie obdarowany różnymi talentami, różnymi charyzmatami i tym posługiwał dla Kościoła, tym posługiwał dla ludzi, jako papież rodziny, papież młodzieży, papież miłosierdzia, ale też papież modlitwy, papież apostoł Różańca Świętego. I widzimy to bardzo wyraźnie na tym obrazie w naszym sanktuarium, jak święty Jan Paweł II trzyma w prawej dłoni różaniec, ale jest to obraz spotykany bardzo często na różnych zdjęciach, na różnych filmach, kiedy papież modli się na różańcu. Jan Paweł II w 2002 roku, rozpoczynając rok Różańca Świętego, napisał list o różańcu Najświętszej Maryi Panny, Rosarium Virginis Mariae. I tam papież daje pewne wskazówki, w jaki sposób modlić się na różańcu, aby w taki sposób modlić się, by patrzeć na tajemnicę z życia Chrystusa oczyma Matki Najświętszej, serce Matki Najświętszej, by w taki sposób starać się przeżywać życie Chrystusa. Także Ojciec Święty wspomniał, że różaniec to streszczenie Ewangelii, to modlitwa biblijna, a Słowo Boże karmi naszą wiarę. Papież też zaznacza, że w różańcu niebo i ziemia zachwycają się nad najpiękniejszym stworzeniem, jakim jest Matka Najświętsza, Maryja. W jaki sposób jest wybrana, obdarowana, do czego została i jest nadal powołana jako Matka Syna Bożego i nasza Matka. Papież także wskazuje metodę, w jaki sposób modlić się na różańcu, tłumaczy, wyjaśnia różaniec krok po kroku. I też pod koniec tego listu papież podaje pewne intencje modlitewne, jakie warto mieć na uwadze przy modlitwie różańcowej. Patrząc na Ojca Świętego, na Jego życie, na Jego nauczanie, widzimy, że był to apostoł Bożej miłości, Bożej dobroci, miłosierdzia i Bożego pokoju. I można się zastanowić, dlaczego ktoś postanowił papieża zabić. Zamach 13 maja 1981 roku. Dlaczego ktoś odważył się podnieść w tak skrajny sposób rękę na Ojca Świętego? Dlaczego do tego doszło? I też papież ten list napisał rok po zamachu na bliźniacze wieże w Nowym Jorku, zamach terrorystyczny. I papież też się do tego odnosi. Dlaczego tak jest, że cywilizacja, świat posunął się już tak daleko, tak bardzo do przodu, a nadal w świecie jest tyle zła, tyle nienawiści? I być może to zło narasta coraz bardziej, aż do takich potwornych zamachów terrorystycznych. Dlaczego tak jest? W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy: odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu, troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu, ojciec przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciw córce, córka przeciw matce. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Chrystus przynosi Boży pokój, ale Jego pokój jest inny niż ten pokój, który daje świat, ponieważ ten pokój, który ma dawać świat, jest oszustwem tej wartości. Widzimy na różnych strajkach, na różnych demonstracjach i teraz, i w ostatnich miesiącach idą ludzie, którzy chcą tolerancji, a za chwilę odnoszą się z ogromną nienawiścią do tych, którzy się z nimi nie zgadzają, niszczą ich wartości. To gdzie jest ta tolerancja? Gdzie jest ten prawdziwy pokój? To jest fałszywy pokój, to jest pokój tego świata, nie ten, który przynosi Chrystus,
ale ten, którym szatan zwodzi ludzi. I moi drodzy, skąd to wszystko się bierze, te rozłamy? Patrzymy na Ojca Świętego, dlaczego taki apostoł dobroci miał być zabity? Dlaczego Chrystus, Syn Boży, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Bóg jest miłością, Chrystus jest miłością. Przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie miłowali. I dlaczego został zabity? Dlaczego tak został znienawidzony? Odpowiedź jest tylko jedna. Odpowiedzią jest realne zło, osobowe zło, które jest, działa, jest cały czas aktywne. Ma wpływ na nas i na to, co jest wokół nas. To jest szatan i jego aniołowie, którzy za nim poszli. I tutaj cały czas jest walka duchowa. Cały czas, bardziej czy mniej świadomie, uczestniczymy w realnej walce duchowej, która ostatecznie toczy się o zbawienie albo potępienie, o naszą wieczność. I właśnie różaniec jest jedną z najbardziej skutecznych duchowych broni w walce, w tej duchowej walce o zbawienie. I tak papież do tego wzywał i pokazuje na ten właśnie różaniec, na tę duchową broń. Odmawiajcie różaniec. I papież zaznacza, w jakich intencjach warto modlić się na różańcu, w jakich intencjach trzeba modlić się na różańcu. Papież podał takie trzy intencje. Pierwsza intencja to modlitwa o pokój. Tak napisał: różaniec ze swej natury jest modlitwą pokoju z racji samego faktu, że polega na kontemplowaniu Chrystusa, który jest księciem pokoju. Kto przyswaja sobie misterium Chrystusa, a różaniec właśnie do tego prowadzi, dowiaduje się, na czym polega sekret pokoju i przyjmuje to jako życiowy projekt. Ponadto mocą swego charakteru modlitwy medytacyjnej przez spokojne następowanie po sobie kolejnych Zdrowaś Maryjo, różaniec wywiera na modlącego się kojący wpływ. Różaniec ostatecznie odnosi nas do Chrystusa. Przy narodzeniu Chrystusa, trzecia tajemnica radosna. Aniołowie mówią: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. A w dniu zmartwychwstania, pierwsza chwalebna, Chrystus mówi do apostołów: pokój wam, nie lękajcie się, przyjmijcie Ducha Świętego. Ja jestem z wami, spokojnie, pokój wam. Rozważając różaniec, adorujemy Chrystusa, który przynosi Boży pokój, pokój paschalny. I także papież zaznacza, że spokojne odmawianie różańca w pewnym takim spokojnym tempie ma nas wewnętrznie wyciszać i w nasze serce wlewać tę łaskę Bożego, paschalnego pokoju. Dalej papież zaznacza, że różaniec ma być modlitwą za rodziny. Tak napisał: jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególnie jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Świętego. Liczne problemy współczesnych rodzin, kontynuuje papież, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do rodziny, do codziennego życia rodziny, całkiem inne obrazy ukazujące misterium, które zbawia.
na przykład obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie. Jezus stawia się w centrum, dzieli się z Nim radościami, a także z Chrystusem dzieli się cierpienia. W Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę. I oczywiście wiele rodzin pięknie modli się na różańcu. Teraz w październiku nagrywamy takie filmiki pod tytułem Różaniec w rodzinie. Są na YouTubie naszej strony parafialnej. I przez to pokazujemy, że rodzina razem w domu modli się na różańcu. I do tego wzywał papież, aby właśnie ten różaniec łączył rodzinę, aby można było się razem spotkać pomimo tej gonitwy, pomimo różnych obowiązków. Modlitwa małżeńska, modlitwa rodzinna, różańcowa jest niesamowitym bogactwem. Jednoczy, łączy i umacnia rodzinę. I moi drodzy, czasami widzi się problemy małżeńskie, rodzinne, problemy z dziećmi. Skąd się to też bierze? Z braku wspólnej rodziny, z tego, że rodzina się nie modli, z tego, że w ogóle domownicy się nie modlą nawet indywidualnie, z tego, że nie ma rodzinnej mszy świętej. Kiedyś to było. Starsi być może właśnie pamiętają, jak taka praktyka była. Czymś oczywistym była niedzielna msza święta, a nie zastanawianie się, czy może tak, może nie, może pójść, może za tydzień, może za miesiąc. To była świętość, niedzielna, rodzinna msza święta i wspólna modlitwa. I może te rodziny były dzięki temu silniejsze, na pewno były dzięki temu silniejsze. I trzecia intencja, na jaką wskazuje papież, to modlitwa rodziców za dzieci i modlitwa z dziećmi. Modlitwa rodzinna, ale papież wskazuje, żeby modlić się za dzieci. Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia, najmniej dające się przewidzieć, prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swoich dzieci, ulegających ułudzie narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusą przemocy oraz różnym przejawom bezsensu oraz rozpaczy. Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je od najmłodszych lat, od tego codziennego momentu zależy wartość i siła każdej rodziny. Modlitwa o pokój, modlitwa za rodzinę, modlitwa za dzieci. Do tego wzywał Jan Paweł II. I na pewno trzeba mieć wiarę i nadzieję w błogosławione owoce, jakie modlitwa różańcowa przynosi w naszym życiu. Amen.